dobry, horoskop na kwiecień 2024 dla wszystkich znaków, jak zawsze u mnie będzie podzielony na 6 sektorów. W tym miesiącu jako pierwszy znak pojawi się rak, bo jak już mówiłam na samym początku cyklu rocznego, będę to zmieniała, co miesiąc inny znak będzie pierwszy, no ostatni w tym miesiącu będą w związku z tym wyciśnięta, ze względu na to, że to tak niesprawiedliwe, że ryby zawsze na końcu. Dla wspierających cała seria 12 filmów pojawia się w tym samym czasie. Gorąco zachęcam do wspierania kanału, nie tylko dlatego, że można prognozę zobaczyć od razu i wszystkie inne filmy szybciej, no ale też dlatego, że jako taki zwykły człowiek potrzebuję wiedzieć, że mieć tak, powiedzmy sobie, namacalny dowód, że te moje filmy faktycznie mają dla Was jakąś wartość, że Wam się rzeczywiście podobają, no i rzeczywiście doceniacie moją pracę. To jest bardzo potrzebne każdemu człowiekowi. Poza tym zachęcam do subskrybowania kanału i do ustawiania powiadomień, żebyście to Wy decydowali, który moich film chcecie obejrzeć, a którego nie. Ja rozumiem, że nie wszystkie chcecie obejrzeć, ale to jest tak, że te boty, one wysyłają powiadomienia jakoś tak, no nie wiem, jak chcą. Sama jako też subskrybentka niektórych kanałów, sama muszę sobie wybierać, co wolę, bo jak to przychodziło samo, to nie było to, co ja chciałam. Dlatego warto już po prostu tak sobie to poustawiać, żeby jak największą kontrolę mieć samemu nad tym, co się tutaj dzieje na tych naszych profilach. Oczywiście zachęcam też do stawiania lajków pod filmami, bo to też jest zawsze jakaś gratyfikacja i jakiś sygnał pozytywnego odbioru. I teraz wracając do tego podziału na sektory, skąd on się wziął i dlaczego w ogóle jest i jak to jeść. I dlaczego nie jest tak, że przecież ja się urodziłam 20 czerwca, a dlaczego tutaj pani mówi, że to jest, nie wiem, bliźniak, jak ja jestem już na pewno rak. No nie wiadomo, czy jesteś rak. Właśnie o to chodzi, że nie wiadomo. Dlatego, że każdego roku słońce wchodzi w dany znak kiedy indziej. To nie są oczywiście różnice i sięgające wielu dni, ale to nie zawsze jest ten sam dzień. Raz jest jeden, raz jest inny. Zawsze jest inna godzina, dlatego jeżeli ktoś się urodził tego 20 czerwca, a słońce nawet weszło 20 czerwca w znak raka, no to mogło wejść na przykład dopiero o 20. No i co? A ktoś się urodził o 12 w południe. Nie jest znaku raka. Można się tego dowiedzieć w łatwy sposób, wpisując w komentarzu dzień, miesiąc i rok urodzenia. To jest minimum. Wtedy jestem Wam w stanie podać przedział, w jakim słońce było wtedy, kiedy się rodziliście, tego dnia. No macie wtedy stopień przedziału. To jest i dużo, i mało. W przypadku na przykład gwiazd stałych, o których kręcę filmy, to jest za mało. Znaczy nie za mało, tak zupełnie, ale nie da się tak precyzyjnie ustalić, która na przykład gwiazda stała Was dotyczy, a która już nie. Natomiast daje już pewien obraz. Zwykle wystarczy, żeby określić, czy jestem bliźniakiem, czy rakiem, czy czymś tam innym. Generalnie jesteśmy ludźmi i mamy słońce w takim bądź innym znaku. Ale jeżeli jeszcze ktoś zna swoją godzinę i się nią podzieli, no to dostanie wtedy dokładną pozycję słońca co do minuty. Dostanie też informację o miejscu znaku księżyca. I jeśli będzie to możliwe ze względu na lokalizację, o ascendencie. Z lokalizacją jest tak, że Polska to jest za duża lokalizacja i często jest tak, że to, co mamy na zachodzie, już jest inaczej na wschodzie i nie mogę podać ascendentu, albo piszę albo, no ale też ktoś w ogóle może się nie w Polsce urodzić, to już wtedy w ogóle te moje zgadywania go nie dotyczą, bo lokalizacja musi być chociaż, znaczy nie potrzebuję dokładnego miejsca, bo ja też nie podaję Wam dokładnego stopnia ascendentu, ale mogę podać znak, jeżeli mam na przykład, nie wiem, województwo, taki rejon, taki zamknięty, tak? Nie północ, nie południe, tylko już taki bardziej dokładnie rejon, najbliższe duże miasto. Ja nie będę sprawdzała, czy wyście się w tym mieście urodzili, czy nie, bo mnie to zupełnie nie interesuje, ale mogę wtedy Wam podać więcej informacji. Natomiast do samego słońca wystarczy pełna data urodzenia. to już wtedy można określić, gdzie ono było. Oczywiście, jeżeli ktoś akurat urodził się właśnie tego dnia, kiedy słońce sobie było raczyło przejść ze znaku do znaku, no i nie mamy tej godziny, no to nie wiemy, czy on się urodził w tej części, kiedy ono było jeszcze w tym poprzednim, czy już w tej, którym był w tej następnej. No ale no to już jest, że tak powiem, inna sprawa. Zawsze jakoś tak można próbować przynajmniej dojść do jak najbardziej precyzyjnej informacji, bo jak Wy będziecie mieli tą informację precyzyjną, to też łatwiej skorzystacie z tych moich prognoz, tak? Jak będziecie wiedzieli, który odcinek mojej prognozy się dla Was nadaje, bo to słońce jest właśnie w tym, a nie w innym stopniu, to też łatwiej Wy będziecie bardziej zadowoleni i ja będę miała też poczucie bardziej sensownej pracy. No to tyle tytułem wstępu, może trochę przydługo, przepraszam, i zapraszam na już prognozę dla poszczególnych sektorów kolejnych znaków. Horoskop na kwiecień 2024 dla urodzonych znaku Wodnika mniej więcej między 20 a 24 stycznia. Dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się pomiędzy początkiem a 5 stopniem tegoż właśnie znaku Wodnika. Skąd to się bierze, jak to sprawdzić, gdzie poszukać tego swojego rozdziału, zachęcam do obejrzenia wstępu. Od 6 do 9 kwietnia idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy, nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem osobistym. Możecie też znaleźć sposób na podprawę stanu swoich finansów. Od 20 do 24 kwietnia Wasze ego trochę ucierpi ze względu na to, że ktoś coś powie albo zrobi, a Was to zaboli. Poczujecie się odrzuceni albo niedocenieni, zupełnie niepotrzebnie, bo z jednej strony nie potrzebujecie niczyjej aprobaty, by wiedzieć, że robicie dobrze, a z drugiej strony czasami jakieś uwagi konstruktywne warto jest przeanalizować i spróbować zaimplementować, bo mogą naprawdę dużo pomóc. Od 29 i 30 kwietnia zastanowicie się nad tym, jak wyrazić swoją wizję i zgromadzić wokół niej ludzi, łącząc intelekt z charyzmą. To jest dobry czas na przygotowanie się do obrania przewodnictwa w jakiejś grupie, no ale jeszcze trzeba poczekać z samym, że tak powiem, działaniem. I 30 kwietnia, co przejdzie też na maj, w maju do tego wrócę, odczujecie przyrost optymizmu, realizacja marzeń będzie w zasięgu ręki, problem w tym, że może Wam się nie chcieć tej ręki wyciągnąć, bo będziecie woleli się bawić, sprawiać sobie przyjemności, możecie za dużo wydać, za dużo wypić, za dużo zjeść, ale konsekwencje nie będą strasznie uciążliwe, no poza kacem takim bądź innym. To wszystko jeśli chodzi o te krótkoterminowe wpływy, dla Was jest jeszcze jeden długoterminowy. Obowiązuje tych, którzy urodzili się mniej więcej 21 i 2 stycznia, czyli mają słońce między początkiem znaku a 3 stopniem Wodnika. Jest to koniunkcja Plutona do Słońca, obowiązuje przynajmniej przez cały ten kwiecień. To jest bardzo, bardzo silny, wyjątkowy tranzyt. Nie każdy w ogóle w życiu go ma, dlatego też warto wiedzieć, co się dzieje, jak na to reagować, jak po prostu sobie z tym poradzić. Dziękuję za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na kwiecień 2024 dla Waszego sektora i znaku. Tyle zodiak z planetami przygotowali na Was, jeśli chodzi o tranzyty do Słońca. Proszę pamiętać, że to nie są wszystkie tranzyty, jakie się w tym miesiącu dla Was wydarzą. Macie jeszcze Księżyc, macie jeszcze Ascendent, macie jeszcze mnóstwo innych planet, punktów, do których te planety teraz też dzisiaj biegnące tworzą różne aspekty, dobre, złe, jakiekolwiek. I one dopiero wszystkie razem tworzą jakiś taki obraz bardziej konkretny. Natomiast robię prognozę ogólną. Staram się, żeby była jak najuczciwsza, jak najkonkretniejsza, jak najbardziej przydatna. Mówię o rzeczach też niefajnych, po to, żeby się do nich przygotować. Ja Wam tego nie życzę. Ja Wam życzę, żeby to był jak najlepszy miesiąc, każdy następny, żeby był jeszcze lepszy. Ale jeżeli wiecie, że coś może nie pójść, to może trzeba zaplanować na kiedy indziej po prostu, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli mamy informację, a to jest rola astrologii, nic Was do niczego nie zmusza. To nie jest tak, że Wasz los już jest zapisany w gwiazdach, leżę i czekam, bo życie się samo przeżyje. Nie, tak nie jest i tak nie będzie. Ale macie możliwość z jednej strony wykorzystania tego, co nadarza się okazja, a z drugiej strony uniknięcia. Czasami nie da się uniknąć pewnych wydarzeń, ale można uniknąć tak najbardziej negatywnych skutków. Można w jakiś łatwiejszy sposób sobie z nimi poradzić. To jest to, co ja staram się Wam dać. Nie opowiadam Wam bajek i nie będę Wam opowiadać bajek. Jeżeli ktoś nie chce słuchać prawdy, no to jest milion innych kanałów, na których może posłuchać bajek. No ja nikogo ja cenię każdego swojego widza, ale jeżeli ktoś jest niezadowolony i chciałby słyszeć tylko dobre wiadomości, no to no przykro mi, takie nie jest życie. No. Ja się staram Wam być przydatna, pomocna. Zachęcam bardzo do wspierania kanału, do tym, którym się to podoba jednak, którzy doceniają taką właśnie formę przekazu i tego typu informacje. Ja też chciałabym być doceniona. Zachęcam do subskrybowania kanału i do ustawiania powiadomień, żebyście to Wy wybierali, co chcecie oglądać, a nie boty za Was, bo boty to takie, one są mądre, ale dla siebie, nie dla nas. Oczywiście zachęcam do stawiania lajków, komentarzy pod filmem. To zawsze też coś daje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Horoskop na kwiecień 2024 dla urodzonych znaku Wodnika. Mniej więcej między 25 a 29 stycznia, a dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się między 5 a 10 stopniem Wodnika właśnie. Jak to sprawdzić, skąd to się bierze, dlaczego taki podział? Zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Od 1 do 28 kwietnia, czyli to taki wpływ, który będzie trwał prawie cały miesiąc, on generalnie stanowi takie tło jeszcze tego miesiąca. Ujawnia się bardziej wtedy, kiedy innych wpływów nie ma, takich mocnych. Polega na tym, że będziecie się teraz zastanawiać, jak wyrazić swoją misję i zgromadzić wokół niej ludzi, łącząc intelekt z charyzmą. To jest w ogóle dobry czas na przygotowanie się do obrania przewodnictwa w jakiejś grupie, ale nie jest to jeszcze moment na ujawnienie tych swoich zamiarów. Od 10 do 13 kwietnia idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi, zadbacie o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem. Możecie też znaleźć sposób na poprawę swoich finansów. Od 25 do 29 kwietnia Wasze ego trochę ucierpi, a to dlatego, że ktoś coś zrobi, ktoś coś powie, Was to zaboli, poczujecie się niedocenieni, odrzuceni, no będzie Wam źle, a zupełnie niepotrzebnie, bo ta uwaga, która Was tak zrani, będzie prawdopodobnie tylko chęcią pomocy, wskazania na to, co robicie niewłaściwie i tak z jednej strony nie potrzebujecie aprobaty, żeby być pewnym, że postępujecie słusznie, a z drugiej strony jakiś element, no jakieś błędy popełniamy wszyscy, tak? Sami nie jesteśmy w stanie ich często znaleźć, a zastosowanie się do tych wskazówek będzie najprawdopodobniej dla Was korzystne. Dziękuję za uwagę, to wszystko jeżeli chodzi o horoskop na kwiecień 2024 dla Waszego sektora i znaku. Tyle zodiak z planetami przygotowali na Was, jeśli chodzi o tranzyty do Słońca. Proszę pamiętać, że to nie są wszystkie tranzyty, jakie się w tym miesiącu dla Was wydarzą. Macie jeszcze Księżyc, macie jeszcze Ascendent, macie jeszcze mnóstwo innych planet, punktów, do których te planety teraz też dzisiaj biegnące tworzą różne aspekty, dobre, złe, jakiekolwiek. I one dopiero wszystkie razem tworzą jakiś taki obraz bardziej konkretny. Natomiast no... robię prognozę ogólną. Staram się, żeby była jak najuczciwsza, jak najkonkretniejsza, jak najbardziej przydatna. Mówię o rzeczach też niefajnych, po to, żeby się do nich przygotować. Ja Wam tego nie życzę. Ja Wam życzę, żeby to był jak najlepszy miesiąc, każdy następny, żeby był jeszcze lepszy. Ale jeżeli wiecie, że coś może nie pójść, to może trzeba zaplanować na kiedy indziej po prostu, jeżeli jest taka możliwość. No, jeżeli mamy informację, to jest rola astrologii. Nic Was do niczego nie zmusza. To nie jest tak, że Wasz los już jest zapisany w gwiazdach, leżę i czekam, bo życie się samo przeżyje. Nie. Tak nie jest i tak nie będzie. Ale macie możliwość z jednej strony wykorzystania tego, co nadarza się okazja, a z drugiej strony uniknięcia. Czasami nie da się uniknąć pewnych wydarzeń, ale można uniknąć tak najbardziej negatywnych skutków. Można w jakiś łatwiejszy sposób sobie z nimi poradzić. To jest to, co ja staram się Wam dać. Nie opowiadam Wam bajek i nie będę Wam opowiadać bajek. Jeżeli ktoś nie chce słuchać prawdy, no to jest milion innych kanałów, na których może posłuchać bajek. No ja nikogo, ja cenię każdego swojego widza, ale jeżeli ktoś jest niezadowolony i chciałby słyszeć tylko dobre wiadomości, no to no przykro mi, takie nie jest życie. No. Ja się staram Wam być przydatna, pomocna. Zachęcam bardzo do wspierania kanału, no tym, którym się to podoba jednak, którzy doceniają taką właśnie formę przekazu i tego typu informacje. Ja też chciałabym być doceniona. Zachęcam do subskrybowania kanału i do ustawiania powiadomień, żebyście to Wy wybierali, co chcecie oglądać, a nie boty za Was, bo boty to takie, one są mądre, ale dla siebie, nie dla nas. Oczywiście zachęcam do stawiania lajków, komentarzy pod filmem. To zawsze też coś daje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Horoskop na kwiecień 2024 dla urodzonych znaku Wodnika mniej więcej między 30 styczniem a 3 lutym. Dokładnie chodzi o tych, którzy mają słońce urodzeniowe między 10 a 15 stopniem Wodnika. Właśnie jak to sprawdzić, skąd to się bierze, dlaczego taki podział, zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Od 1 do 4 kwietnia wykorzystajcie ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, może trochę ekstrawagancki, bo w ten sposób kogoś podniesiecie na duchu albo zainspirujecie. Z drugiej strony sami też możecie liczyć na czyjeś wsparcie w realizacji własnych dążeń. To będzie ogólnie rzecz biorąc taki energetyczny, ale pozytywny dzień. Od 14 do 17 kwietnia to idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy, nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i poprawiać im humor, emanując charyzmą i urokiem. Być może też znajdziecie sposób na poprawę stanu swoich finansów. I 30 kwietnia, potem jeszcze kilka dni w maju do tego wrócę, wasze ego trochę ucierpi, no bo ktoś coś powie, ktoś coś zrobi, was to zaboli, poczujecie się odrzuceni bądź niedocenieni. To jest niewłaściwa reakcja, bo nie potrzebujecie niczyjej aprobaty, by wiedzieć, że postępujecie słusznie, a z drugiej strony, jeśli ktoś Wam zwraca uwagę, że coś robicie niewłaściwie, bądź moglibyście robić inaczej, to trzeba po prostu to przemyśleć, zastanowić się być może, a jest to wielce prawdopodobne, zastosowanie się właśnie do tych uwag Wam pomoże, bo taki jest tego cel. Dziękuję za uwagę, to wszystko jeżeli chodzi o horoskop na kwiecień 2024 dla Waszego sektora i znaku. Tyle zodiak z planetami przygotowali na Was, jeśli chodzi o tranzyty do Słońca. Proszę pamiętać, że to nie są wszystkie tranzyty, jakie się w tym miesiącu dla Was wydarzą. Macie jeszcze Księżyc, macie jeszcze Ascendent, macie jeszcze mnóstwo innych planet, punktów, do których te planety teraz też dzisiaj biegnące tworzą różne aspekty, dobre, złe, jakiekolwiek. I one dopiero wszystkie razem tworzą jakiś taki obraz bardziej konkretny. Natomiast no, robię prognozę ogólną. Staram się, żeby była jak najuczciwsza, jak najkonkretniejsza, jak najbardziej przydatna. Mówię o rzeczach też niefajnych, po to, żeby się do nich przygotować. Ja Wam tego nie życzę. Ja Wam życzę, żeby to był jak najlepszy miesiąc, każdy następny, żeby był jeszcze lepszy. Ale jeżeli wiecie, że coś może nie pójść, to może trzeba zaplanować na kiedy indziej po prostu, jeżeli jest taka możliwość. No, jeżeli mamy informację, a to jest rola astrologii, nic Was do niczego nie zmusza. To nie jest tak, że Wasz los już jest zapisany w gwiazdach, leżę i czekam, bo życie się samo przeżyje. Nie, tak nie jest i tak nie będzie. Ale macie możliwość z jednej strony wykorzystania tego, co nadarza się okazja, a z drugiej strony uniknięcia. Czasami nie da się uniknąć pewnych wydarzeń, ale można uniknąć tak najbardziej negatywnych skutków. Można w jakiś łatwiejszy sposób sobie z nimi poradzić. To jest to, co ja staram się Wam dać. Nie opowiadam Wam bajek i nie będę Wam opowiadać bajek. Jeżeli ktoś nie chce słuchać prawdy, no to jest milion innych kanałów, na których może posłuchać bajek. No ja nikogo ja cenię każdego swojego widza, ale jeżeli ktoś jest niezadowolony i chciałby słyszeć tylko dobre wiadomości, no to no przykro mi, takie nie jest życie. No. Ja się staram Wam być przydatna, pomocna. Zachęcam bardzo do wspierania kanału. No tym, którym się to podoba jednak, którzy doceniają taką właśnie formę przekazu i tego typu informacje. Ja też chciałabym być doceniona. Zachęcam do subskrybowania kanału i do ustawiania powiadomień, żebyście to Wy wybierali, co chcecie oglądać, a nie boty za Was, bo boty to takie, one są mądre, ale dla siebie, nie dla nas. Oczywiście zachęcam do stawiania lajków, komentarzy pod filmem. To zawsze też coś daje. Dziękuję bardzo, do widzenia. Horoskop na kwiecień 2024 dla urodzonych w znaku Wodnika mniej więcej między 4 a 8 lutego, a dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się między 15 a 20 stopniem tegoż właśnie Wodnika. Jak to sprawdzić, skąd to się bierze, dlaczego taki podział, zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Od 5 do 9 kwietnia wykorzystajcie ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, może trochę ekstrawagancki, bo kogoś tak podniesiecie na duchu albo do czegoś zainspirujecie. Możecie też sami liczyć na wsparcie we własnych dążeniach. To jest taki w ogóle energetyczny, pozytywny okres. Od 16 do 30 kwietnia będziecie pod wpływem sekstylu Merkurego do Słońca, a mówię o tym dlatego, że Merkury jest w retrogradacji, w związku z czym jest to trochę sytuacja taka inna. O Merkurym w retrogradacji jest inny film, osobny, ale dla Was ma on tutaj znaczenie szczególne, bo jest to tak ogólnie czas optymizmu, radości, wielu rozmów z ludźmi, którzy lgną do Ciebie, bo szukają inspiracji, pocieszenia w Twoich słowach. To jest w związku z czym ogólnie rzecz biorąc taki sympatyczny okres, ale niezbyt korzystny na zwracanie się do szerszej publiczności, ponieważ mimo najlepszej chęci można zostać źle zrozumianym. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, chęć jakiejś takiej przejażdżki, wyjazdu, chęć można zrealizować, ale lepiej tylko w celach turystycznych od biznesowych się w tym okresie przynajmniej do 27 kwietnia powstrzymać. Łatwiej Wam teraz przyjdzie nauka, ale znowu też do tego 27 kwietnia lepiej egzaminów nie zdawać, prac nie oddawać, przygotować, ale poczekać z ostatnią kropką nad i. Tak samo z planowaniem interesów, planować, przygotować, tak, ale nie zawierać transakcji, nie finalizować niczego, poczekać do 27 kwietnia przynajmniej. 18 do 21 kwietnia to idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Tylko proszę nie podpisywać żadnych transakcji ze względu na to, po co było przed chwilą. Będziecie lgnąć do ludzi, zadbacie o ich dobry humor, tryskając charyzmą i urokiem. Możecie też znaleźć sposób na podniesienie swoich finansów, ale też w tym czasie lepiej żadnych transakcji nie zawierać. I to już wszystko, jeśli chodzi o te krótkoterminowe wpływy dla Was. Są jeszcze dwa długoterminowe. Tak nie wszystkich tak samo one dotyczą. Zacznę od tego, że dla tych, którzy urodzili się mniej więcej 7 i 8 lutego, a dokładniej mają Słońce między 18 a 20 stopniem Wodnika, przez cały miesiąc działa sekstyl Chirona do Słońca. O tym tranzycie sobie warto teraz posłuchać. On jest wspierający wewnętrznie. Dobrze wiedzieć, że jest i go wykorzystać. Ci z kolei, którzy urodzili się mniej więcej 5 do 8 lutego, a inaczej mówiąc mają Słońce między 16 a 20 stopniem Wodnika, będą przez pierwsze 3 tygodnie pod wpływem kwadratury Jowisza do Słońca. O tym sobie warto posłuchać też. To może być nawet korzystny mimo wszystko tranzyt, ale też trzeba wiedzieć, jak na nim nie stracić, a na nim skorzystać. Dziękuję za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na kwiecień 2024 dla Waszego sektora i znaku. Tyle zodiak z planetami przygotowali na Was, jeśli chodzi o tranzyty do Słońca. Proszę pamiętać, że to nie są wszystkie tranzyty, jakie się w tym miesiącu dla Was wydarzą. Macie jeszcze księżyc, macie jeszcze ascendent, macie jeszcze mnóstwo innych planet, punktów, do których te planety teraz też dzisiaj biegnące tworzą różne aspekty, dobre, złe, jakiekolwiek. I one dopiero wszystkie razem tworzą jakiś taki obraz bardziej konkretny. Natomiast robię prognozę ogólną. Staram się, żeby była jak najuczciwsza, jak najkonkretniejsza, jak najbardziej przydatna. Mówię o rzeczach też niefajnych, po to, żeby się do nich przygotować. Ja Wam tego nie życzę. Ja Wam życzę, żeby to był jak najlepszy miesiąc, każdy następny, żeby był jeszcze lepszy. Ale jeżeli wiecie, że coś może nie pójść, to może trzeba zaplanować na kiedy indziej po prostu, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli mamy informację, a to jest rola astrologii, nic Was do niczego nie zmusza. To nie jest tak, że Wasz los już jest zapisany w gwiazdach, leżę i czekam, bo życie się samo przeżyje. Nie, tak nie jest i tak nie będzie. Ale macie możliwość z jednej strony wykorzystania tego, co nadarza się okazja, a z drugiej strony uniknięcia. Czasami nie da się uniknąć pewnych wydarzeń, ale można uniknąć tak najbardziej negatywnych skutków. Można w jakiś łatwiejszy sposób sobie z nimi poradzić. To jest to, co ja staram się Wam dać. Nie opowiadam Wam bajek i nie będę Wam opowiadać bajek. Jeżeli ktoś nie chce słuchać prawdy, to jest milion innych kanałów, na których może posłuchać bajek. Ja cenię każdego swojego widza, ale jeżeli ktoś jest niezadowolony i i chciałby słyszeć tylko dobre wiadomości, no to no przykro mi, takie nie jest życie. No. Ja się staram Wam być przydatna, pomocna. Zachęcam bardzo do wspierania kanału, do tym, którym się to podoba jednak, którzy doceniają taką właśnie formę przekazu i tego typu informacje. Ja też chciałabym być doceniona. Zachęcam do subskrybowania kanału i do ustawiania powiadomień, żebyście to Wy wybierali, co chcecie oglądać, a nie boty za Was, bo boty to takie, one są mądre, ale dla siebie, nie dla nas. Oczywiście zachęcam do stawiania lajków, komentarzy pod filmem, to zawsze też coś daje. Dziękuję bardzo, do widzenia. Horoskop na kwiecień 2024 dla urodzonych znaków Wodnika, mniej więcej między 9 a 13 lutego, dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe leży między 20 a 25 stopniem tegoż właśnie Wodnika. Skąd to się bierze? Dlaczego właśnie taki podział? Jak to sprawdzić? Zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Między 9 a 15 kwietnia będziecie pod wpływem sekstylu Merkurego do Słońca, a mówię o tym dlatego, że Merkury będzie w retrogradacji, co jest sytuacją dość szczególną. O Merkurym w retrogradacji jest osobny film, ale Was to dotyczy w taki sposób szczególny. Jest to ogólnie czas entuzjazmu, optymizmu, wielu rozmów z ludźmi, którzy chętnie Was słuchają, bo dają im Wasze słowa pociechę, inspirację. Ale nie jest to dobry moment na dotarcie do szerszej publiczności, bo łatwo jest o to, żeby źle zrozumianym. Czy to w wyniku Waszego błędu, czy po prostu jakiegoś takiego niewłaściwego odbioru. Prawdopodobnie staniecie się coraz bardziej ruchliwi. Można sobie pozwolić na wycieczki turystyczne, ale raczej unikać w interesach. Też łatwiej Wam teraz przyjdzie nauka i to jest dobry czas na naukę, ale nie na zdawanie egzaminów albo oddawanie prac. Z ostatnimi poprawkami trzeba poczekać. Tak samo jeśli chodzi o planowanie interesów, transakcji, doskonały moment na planowanie, przygotowanie, ale nie stawianie kropek nad i. Ze wszystkimi finalizacjami w tego typu sprawach trzeba poczekać przynajmniej do 27 kwietnia. 10 do 14 kwietnia wykorzystajcie ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, może trochę ekstrawagancki, bo tak kogoś podniesiecie na duchu albo do czegoś zainspirujecie. Z drugiej strony sami możecie liczyć na czyjeś wsparcie przy realizacji własnych celów. Ogólnie rzecz biorąc, to jest taki pozytywny, energetyczny czas. 22 do 25 kwietnia idealny moment na spotkania towarzyskie, imprezy, nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi, zadbacie o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem. Możecie też znaleźć sposób na poprawienie swoich finansów, ale ponieważ jeszcze mamy przed 27 kwietnia, nawiązując do tranzytu Merkurego, to przed transakcjami trzeba się mimo wszystko powstrzymać. To wszystko, jeśli chodzi o te krótkoterminowe wpływy dla Was. Mam jeszcze 4. 3 są omówione w prognozie drugoterminowej, a jedna nie. Każda dotyczy innej grupy i trwa nie wszystkie tak samo. Więc zacznę od początku. Urodzeni mniej więcej 9 do 11 lutego, a dokładniej ci, którzy mają słońce między 20 a 23 stopniem Wodnika, przez cały miesiąc odczują kwadraturę Urana do Słońca. No, tego się nie da nie zauważyć. To jest bardzo trudny wpływ. Warto sobie o nim posłuchać, wiedząc, że on jest teraz dla Was właśnie, dla tej Waszej podgrupy, że tak powiem, czynny. No tak może łatwiej będzie Wam przebrnąć przez ten czas. No i też jest trochę też wsparcia, bo dla urodzonych przynajmniej 9 i 10 mniej więcej lutego, czyli tych, którzy mają słońce między 20 a 22 stopniem Wodnika, działa też przez cały miesiąc sekstyl Chirona do Słońca. On nie zrównoważy tego uranicznego kwadratu, ale w jakiś sposób wspomoże wewnętrznie, bo to jest taki tranzyt działający wewnętrznie, na nasze wnętrze, na nasze takie samo uzdrowienie, ale też warto dobrze sobie o nim posłuchać, lepiej go zrozumieć. No i dla wszystkich od początku drugiej dekady kwietnia do końca miesiąca będzie działała kwadratura Jowisza do Słońca. No jak już pewnie skojarzyliście, kwadratura dobrym aspektem nie jest, ale gdyby nie ta kwadratura Urana, to mogłaby być. Tutaj trzeba też sobie o tym posłuchać i zastanowić się, ile jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć po prostu. Jak tutaj zminimalizować ten nie najlepszy wpływ Urana. I jeszcze jeden tranzyt. On dotyczy już bardzo wąskiej grupy, a mianowicie tylko urodzonych, no nie jest mniej więcej 13 lutego, a dokładniej tych, którzy mają słońce urodzeniowe od początku 24 do początku 25 stopnia koziorożca właśnie. On jest pozytywny, to jest sekstyl Eris do słońca, trwa kilka lat. Ma tylko kilka takich przejawów, ona tak przychodzi, odchodzi, stanowi w związku z czym taki bardziej trend. To jest taki czas, kiedy czujecie potrzebę oczyszczenia atmosfery i wiecie, że trzeba to zrobić w jakimś otoczeniu, czy to w sąsiedztwie, czy to w pracy, to już zależy to od tego, w jakim to jest domu. Wiecie, że to trzeba zrobić, ale w taki sposób, powiedzmy sobie, trochę podstępny, jako taki psikus, no coś, co ma kogoś sprowokować do tego, żeby odsłonił swoją twarz. Wam się to uda, tyle że tak, po pierwsze środowisko nie do końca będzie wiedziało, o co chodzi i mogą Was trochę tak wziąć jako takich trochę nienormalnych przez jakiś czas, a z drugiej strony, no przez to, że to jest bardzo długotrwały tranzyt, no to będzie trwało, tak? On się, tak mówię, to będzie pojawiało się i wracało i znikało, o tym już zapomnijcie, potem znowu wylizie, ale tak, no w końcu jak się uda, to już na pewno będziecie wiedzieli, co to było i jak się skończyło i co było w ogóle przyczyną tego, że ktoś w jakiś sposób Wam przeszkadzał, czy sytuacja była jakaś taka nieokreślona, bo gdzieś było jakieś niedopowiedzenie. To się wszystko uda oczyścić i to napięcie w końcu zniknie kiedyś. Dziękuję za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na kwiecień 2024 dla Waszego sektora i znaku. Tyle zodiak z planetami przygotowali na Was, jeśli chodzi o tranzyty do Słońca. Proszę pamiętać, że to nie są wszystkie tranzyty, jakie się w tym miesiącu dla Was wydarzą. Macie jeszcze Księżyc, macie jeszcze Ascendent, macie jeszcze mnóstwo innych planet, punktów, do których te planety teraz też dzisiaj biegnące tworzą różne aspekty, dobre, złe, jakiekolwiek. I one dopiero wszystkie razem tworzą jakiś taki obraz bardziej konkretny. Natomiast no, robię prognozę ogólną. Staram się, żeby była jak najuczciwsza, jak najkonkretniejsza, jak najbardziej przydatna. Mówię o rzeczach też niefajnych, po to, żeby się do nich przygotować. Ja Wam tego nie życzę. Ja Wam życzę, żeby to był jak najlepszy miesiąc, każdy następny, żeby był jeszcze lepszy. Ale jeżeli wiecie, że coś może nie pójść, to może trzeba zaplanować na kiedy indziej po prostu, jeżeli jest taka możliwość. No, jeżeli mamy informację, a to jest rola astrologii, nic Was do niczego nie zmusza. To nie jest tak, że Wasz los już jest zapisany w gwiazdach, leżę i czekam, bo życie się samo przeżyje. Nie, tak nie jest i tak nie będzie. Ale macie możliwość z jednej strony wykorzystania tego, co nadarza się okazja, a z drugiej strony uniknięcia. Czasami nie da się uniknąć pewnych wydarzeń, ale można uniknąć tak najbardziej negatywnych skutków. Można w jakiś łatwiejszy sposób sobie z nimi poradzić. To jest to, co ja staram się Wam dać. Nie opowiadam Wam bajek i nie będę Wam opowiadać bajek. Jeżeli ktoś nie chce słuchać prawdy, no to jest milion innych kanałów, na których może posłuchać bajek. No ja nikogo no ja cenię każdego swojego widza, ale jeżeli ktoś jest niezadowolony i chciałby słyszeć tylko dobre wiadomości, no to no przykro mi, takie nie jest życie. No. Ja się staram Wam być przydatna, pomocna. Zachęcam bardzo do wspierania kanału, no tym, którym się to podoba jednak, którzy doceniają taką właśnie formę przekazu i tego typu informacje. Ja też chciałabym być doceniona. Zachęcam do subskrybowania kanału i do ustawiania powiadomień, żebyście to Wy wybierali, co chcecie oglądać, a nie boty za Was, bo boty to takie, one są mądre, ale dla siebie, nie dla nas. Oczywiście zachęcam do stawiania lajków, komentarzy pod filmem. To zawsze też coś daje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Horoskop na kwiecień 2024 dla urodzonych w znaku Wodnika mniej więcej między 14 a 17 lutego, a dokładniej dla tych, których słońce urodzeniowe znajduje się pomiędzy 25 stopniem a końcem znaku Wodnika właśnie. Jak to się liczy, znaczy skąd to się bierze, jak to sprawdzić, dlaczego właśnie taki podział, zachęcam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Od 1 do 8 kwietnia będziecie pod wpływem sekstylu Merkurego do Słońca. Mówię o tym dlatego, że Merkury będzie w retrogradacji. Film o retrogradacji Merkurego jest osobny, ale Was dotyczy on w sposób szczególny. To jest czas entuzjazmu i optymizmu, wielu rozmów z ludźmi, którzy do Was lgną, bo Wasze słowa ich podnoszą na duchu albo do czegoś inspirują, ale nie jest to dobry moment na wystąpienia publiczne, bo jest łatwo o niezrozumienie. Tak samo będziecie teraz bardziej ruchliwi i chętniej byście się wybrali w jakąś podróż, no może niedaleką, ale jednak warto, ale tylko turystycznie, biznesowo nie. Łatwiej Wam teraz przyjdzie nauka, ale znowu warto się uczyć, nie warto zdawać egzaminów, ani oddawać prac. Z ostatnią kropką warto poczekać. Teraz wracając, planować interesy tak, jak najbardziej, ale transakcje zawierać nie. Dopiero wszystko, jeśli chodzi o działanie w tej sferze, to po 27 kwietnia. No ten tranzyt wtedy dla Was nie będzie działał, ale to i tak dzieje się w tle i wtedy już będzie można te rzeczy sfinalizować. Od 15 do 19 kwietnia trzeba wykorzystać ten czas na wyrażenie siebie w sposób kreatywny, może ekstrawagancki, bo w ten sposób kogoś podniesiecie na duchu albo do czegoś zainspirujecie. Z drugiej strony, sami też możecie liczyć na wsparcie w realizacji jakiegoś własnego celu. Ogólnie to jest taki pozytywny, energetyczny okres. I od 26 do 29 kwietnia idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy, nawiązywania kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi, zadbać o ich dobry humor, emanując charyzmą i urokiem. Możecie też znaleźć sposób na poprawę stanu swoich finansów. Dziękuję za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na kwiecień 2024 dla Waszego sektora i znaku. Tyle zodiak z planetami przygotowali na Was, jeśli chodzi o tranzyty do Słońca. Proszę pamiętać, że to nie są wszystkie tranzyty, jakie się w tym miesiącu dla Was wydarzą. Macie jeszcze Księżyc, macie jeszcze Ascendent, macie jeszcze mnóstwo innych planet, punktów, do których te planety teraz też dzisiaj biegnące tworzą różne aspekty, dobre, złe, jakiekolwiek. I one dopiero wszystkie razem tworzą jakiś taki obraz bardziej konkretny. Natomiast no, robię prognozę ogólną. Staram się, żeby była jak najuczciwsza, jak najkonkretniejsza, jak najbardziej przydatna. Mówię o rzeczach też niefajnych, po to, żeby się do nich przygotować. Ja Wam tego nie życzę. Ja Wam życzę, żeby to był jak najlepszy miesiąc, każdy następny, żeby był jeszcze lepszy. Ale jeżeli wiecie, że coś może nie pójść, to może trzeba zaplanować na kiedy indziej po prostu, jeżeli jest taka możliwość. No, jeżeli mamy informację, a to jest rola astrologii, nic Was do niczego nie zmusza. To nie jest tak, że Wasz los już jest zapisany w gwiazdach, leżę i czekam, bo życie się samo przeżyje. Nie, tak nie jest i tak nie będzie. Ale macie możliwość z jednej strony wykorzystania tego, co nadarza się okazja, a z drugiej strony uniknięcia. Czasami nie da się uniknąć pewnych wydarzeń, ale można uniknąć tak najbardziej negatywnych skutków. Można w jakiś łatwiejszy sposób sobie z nimi poradzić. To jest to, co ja staram się Wam dać. Nie opowiadam Wam bajek i nie będę Wam opowiadać bajek. Jeżeli ktoś nie chce słuchać prawdy, no to jest milion innych kanałów, na których może posłuchać bajek. No ja nikogo no ja cenię każdego swojego widza, ale jeżeli ktoś jest niezadowolony i chciałby słyszeć tylko dobre wiadomości, no to no przykro mi, takie nie jest życie. No. Ja się staram Wam być przydatna, pomocna. Zachęcam bardzo do wspierania kanału, no tym, którym się to podoba jednak, którzy doceniają taką właśnie formę przekazu i tego typu informacje. Ja też chciałabym być doceniona. Zachęcam do subskrybowania kanału i do ustawiania powiadomień, żebyście to Wy wybierali, co chcecie oglądać, a nie boty za Was, bo boty to takie, one są mądre, ale dla siebie, nie dla nas. Oczywiście zachęcam do stawiania lajków, komentarzy pod filmem. To zawsze też coś daje. Dziękuję bardzo. Do widzenia.